Urząd Miejski w Suwałkach poinformował w piątek tuż po godzinie 15, że otrzymał zgłoszenie od podmiotu świadczącego na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach usługę wysyłania wiadomości SMS o wycieku danych. Wyciek polegał na uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do numerów telefonów części mieszkańców Suwałk. Podmiot wykonujący usługę dla miasta nie przetwarzał innych danych. Operator wysyłek SMS już wykrył podatność systemu wykorzystaną do przeprowadzenia ataku i została ona usunięta. Aktualnie jego zespół bezpieczeństwa stale monitoruje platformę pod kątem wszelkiej podejrzanej aktywności. Naruszenie dotyczyło osób otrzymujących wiadomości meteorologiczne oraz informacje o odbiorze suwalskiej karty mieszkańca. Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być ataki phishingowe. Aby zapobiec ewentualnym negatywnym konsekwencjom, należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności uważać na podejrzane wiadomości SMS i nie klikać w podejrzane linki, o co apeluje suwalski ratusz. Sprawa została zgłoszona już do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.